moim życiu nie zawsze sport był na pierwszym miejscu. Kariera modrze troszkę się potoczyła inaczej, bo w życiu różnie bywa, bo każdy może podwinąć się noga. Fakt, że moja noga trochę podwinęła się na dłuższy czas, przebywałem poza murami więzienia dłuższy okres czasu, ale tam uświadomiłem sobie, że moim życiem jest sport i to pragnę robić każdego dnia. Więzienie umocniło mnie w tym, co robię i uświadomiło mi to, że sport jest tym, co mi najlepiej w życiu wychodzi i to, co chcę robić. Jest Malacha, bardzo szybko. Zostawił rękę, zawodnik z Białorusi. Pobyt w więzieniu był dla mnie uświadomieniem sobie po prostu tego, co ja chcę robić. A będąc tam nie zawsze mogłem ćwiczyć i rozwijać się, bo administracja więzienna nie zawsze umożliwiała mi to, bo dla nich to było sens tego, że ja się zbroję przeciwko nim. I ten czas spędzony tam jeszcze bardziej mnie umacniał w moich przekonaniach, w tym, co ja chcę robić i do czego dążę. Upewniając się w tym, dałem sobie sam szansę, a nie tak jak to wygląda, że ja dzięki temu się zmieniłem. Nie, każdy człowiek jest kowalem własnego losu. Ładny balans, bardzo dobry prawy ze strony Ziółkowskiego i znowu gra ciosów, kopnięcie. Bardzo dobrze. Dobre uniki. Unika tych ciosów. Tylko i wyłącznie wiara w siebie i wiara w Boga daje nam po prostu możliwość do tego, abyśmy mogli sami się zmieniać. Bez możliwości uporu własnego, wewnętrznego, nie jesteśmy w stanie realizować własnych marzeń. My musimy dążyć do tego, aby się zmieniać i realizować własne marzenia, którymi chcemy żyć i do których pragniemy dążyć. Irek to jest, kurczę, potwór z głębin, który przespał 12 czy 13 lat swojego życia niepotrzebnie, ale nie zmarnował na pewno tego i teraz pokazuje, że po prostu trzeba mocno chcieć wierzyć w siebie i trzeba mieć jaja i charakter i on to wszystko ma na pewno. Psychopata, no, wiedzie, wiadomo, że ze złamaną ręką, ze złamaną nogą będzie się bił, twardy typ. On, jakby to powiedzieć, nie jest człowiekiem, który chyba kiedykolwiek, w jakikolwiek sposób klepnie na ringu. On woli stracić nogę, rękę, jeżeli klepnąć na walce. Będzie na pewno dobre widowisko, bo chłopak lubi wymiany. Jeśli zawodnicy będą chcieli się z nim bić w stójce, to będą mieli pomalone szczęki. Walka w oktagonie dla Arenzy Berserkesów jest ekranizacją całego mojego życia. Robię to, co mi najlepiej wychodzi w życiu, czyli walczę. Dla mnie nie ma odwrotu, nie ma poddania się. Robię to, do czego zostałem stworzony. Robię to po to, aby uświadomić ludziom, jak jest naprawdę, kim jestem i co sobą reprezentuję. Reprezentuję po prostu upór, konsekwencje i walkę, którą jestem, do której zostałem stworzony dzięki i wyłącznie opatrzności Bożej.